W tym filmie chciałbym pokazać wam zależność pomiędzy polem powierzchni trójkąta a okręgiem opisanym na tym trójkącie. Żeby opisać okrąg na trójkącie, potrzebujemy najpierw trójkąt. Powiedzmy, że mamy taki trójkąt. Niech to będzie dowolny trójkąt, bez żadnych cech charakterystycznych. Niech to nie będzie żaden szczególny przypadek, np. równoboczny, równoramienny czy prostokątny. Dowolny trójkąt. Zastanówmy się, jakie jest pole powierzchni takiego trójkąta. Nazwijmy jego wierzchołki A, B, C, wtedy trójkąt będzie się nazywał trójkąt ABC, a boki nazwijmy małymi literami, tak samo jak leżące naprzeciwko nich wierzchołki: małe A, małe B i małe C. Wiemy już, jak obliczyć pole powierzchni takiego trójkąta. Jeżeli znamy jego wysokość, tu ją sobie narysujmy, tutaj kąt prosty. Jeżeli długość tego odcinka oznaczymy jako H, to wiemy, że pole powierzchni trójkąta ABC wynosi jedna druga razy podstawa razy wysokość. Taki jest wzór na pole powierzchni trójkąta, dowolnego trójkąta. Zobaczmy teraz, czy któraś z tych dwóch długości B albo H jest w jakiś sposób powiązana z polem okręgu opisanego na tym trójkącie. Okrąg opisany na trójkącie to taki okrąg, który przechodzi przez wszystkie trzy jego wierzchołki. Okrąg da się opisać na każdym trójkącie, albo inaczej mówiąc, nie ma takiego trójkąta, na którym nie dałoby się opisać okręgu. To jest okrąg opisany na tym trójkącie. Znajdźmy teraz jego środek. Powinien być gdzieś tutaj i narysujmy średnicę tego okręgu przechodzącą przez wierzchołek B. Ten punkt nazwijmy D. I narysujmy teraz trójkąt o wierzchołkach A, B i D. Dwa boki już mamy. Tutaj trzeci i mamy trójkąt ABD. Udowodniliśmy w innych filmach, i nie był to jakiś specjalnie wydumany dowód, że każdy trójkąt wpisany w okrąg, tak że jeden z jego boków jest średnicą tego okręgu, jest trójkątem prostokątnym. Przy czym kąt prosty to ten leżący naprzeciwko średnicy, czyli w tym przypadku ten kąt. Można taki dowód przeprowadzić dosyć prosto. Tutaj mamy łuk wyznaczony przez ramiona kąta środkowego, którego miara wynosi 180 stopni, bo końcowe punkty tego łuku to również końcowe punkty średnicy, punkty D i B. I ten sam łuk wyznacza kąt wpisany w okrąg, a w innym filmie udowodniliśmy, że kąt wpisany w okrąg ma dwa razy mniejszą miarę niż oparty na tym samym łuku kąt środkowy. To jest łuk kąta środkowego o mierze 180 stopni, czyli miara tego kąta musi wynosić dwa razy mniej. 90 stopni. Inna rzecz, którą tutaj widać, to ten łuk pomiędzy punktami A i B. Na tym łuku oparte są dwa różne kąty wpisane, wpisane w okrąg. Kąt ACB i również kąt ADB. Bo celowo te trójkąty tak narysowaliśmy. Z tego wynika, że te dwa kąty są przystające. Obydwa będą miały miarę równą połowie miary kąta środkowego opartego na łuku AB. Środkowego, czyli takiego z wierzchołkiem w środku okręgu. Obydwa kąty to kąty wpisane w okrąg i oparte na tym samym łuku. I pojawiła się ciekawa rzecz. Mamy dwa trójkąty: trójkąt ABD, nazwijmy jeszcze jakoś ten punkt, na przykład E, i drugi trójkąt, trójkąt BEC. I obydwa te trójkąty mają jeden kąt prosty. I jeszcze jeden kąt, który w obydwu trójkątach ma taką samą miarę ten kąt zaznaczony na fioletowo. I w takim razie trzeci kąt również musi mieć taką samą miarę w obydwu trójkątach czyli ten kąt w trójkącie ABD i ten kąt w trójkącie BEC. Jeżeli dwa trójkąty mają wszystkie trzy odpowiednie kąty o takich samych miarach, to muszą to być trójkąty podobne. A w trójkątach podobnych stosunki długości odpowiednich boków są równe. Wykorzystajmy teraz te informacje, żeby powiązać długość boku db, która jest jednocześnie średnicą okręgu albo dwukrotną długością promienia, z wysokością h. Ponieważ znamy już zależność pola trójkąta od jego wysokości, to powinno już być łatwo na tej podstawie powiązać obydwie figury. No to zróbmy tak, powinno się udać. Trójkąty podobne, czyli stosunek długości c. Do długości przeciwprostokątnej, czyli średnicy, możemy go oznaczyć jako dwa razy promień, tu jest promień i tu jest promień, i ten stosunek jest równy h do długości przeciwprostokątnej w trójkącie BEC, czyli do a. Jest tak, bo są to długości odpowiadających sobie boków w obydwu podobnych trójkątach. c i średnica, czyli 2r, to boki leżące na ramionach tego kąta. W mniejszym trójkącie również mamy h i a, boki przylegające do tego kąta. Obydwa te kąty mają taką samą miarę, czyli c do 2r jest takie samo jak h do a. Z takim równaniem możemy zrobić mnóstwo różnych rzeczy. Możemy na przykład wyznaczyć z tego równania h i podstawić tutaj. Jeżeli pomnożymy obydwie strony razy 2 i podzielimy obydwie strony przez b, to się skróci i to się skróci i otrzymamy. H równa się 2 razy pole trójkąta ABC podzielone przez B. Podstawmy tak wyznaczone H do tego równania. C przez 2R równa się H, czyli 2 razy pole trójkąta podzielone przez B i to podzielone przez A. Możemy też prawą stronę zapisać inaczej. Dwa razy pole, dzielenie przez B i potem dzielenie przez A, to to samo co dzielenie przez A razy B, albo mówiąc inaczej, przez AB. Czyli mamy C. Przez 2R równa się 2 razy pole trójkąta przez AB. Możemy teraz pomnożyć na krzyż. AB razy C równa się 2R razy 2 razy pole trójkąta ABC, czyli 4R razy pole trójkąta. Mnożenie na krzyż to przyspieszona forma mnożenia obydwu stron przez obydwa mianowniki i skracania odpowiednich wyrażeń. W tym przypadku pomnożyliśmy razy 2R i pomnożyliśmy razy AB. Po drugiej stronie równania tak samo. Tu się skróciło AB, tu się skróciło 2R, i w wyniku mamy ABC równa się 4R razy pole trójkąta. No i jesteśmy blisko celu, bo jeżeli teraz podzielimy obydwie strony przez 4 razy pole powierzchni trójkąta, to właściwie mamy koniec poszukiwań, bo to się skraca i to się skraca, i mamy naszą zależność. Promień okręgu opisanego na trójkącie jest równy ilorazowi długości boków trójkąta. Podzielonemu przez cztery razy pole powierzchni tego trójkąta. Całkiem fajny wzór!